Suwalskie placówki muzealne już przygotowują się do nadchodzących ferii zimowych. Na 22 stycznia zapowiedziano pierwsze z kilku spotkań. W Muzeum Okręgowym można będzie bliżej poznać XIX-wieczne zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie. Te zajęcia uatrakcyjni prezentacja multimedialna i prezentacja eksponatów działu etnografii. 26 stycznia zaplanowano wspólne malowanie obrazu. Tematem będzie martwa natura, a ponieważ rąk do twórczej pracy może być wiele, obraz będzie w rozmiarze XXL. Kolejne atrakcje zapowiedziano na 29 stycznia. Tego dnia odbędzie się projekcja filmu 300-lecia Suwałk oraz oglądanie ekspozycji na dziejowym trakcie w towarzystwie przewodnika. W planie również jest konkurs historyczny z nagrodami. 2 lutego odbędą się ostatnie zajęcia w Muzeum Okręgowym. Tym razem będzie to zabawa plastyczna pozwalająca bliżej poznać nowe techniki malarskie. Z ofertą dla młodszych dzieci w wieku od 6 do 12 lat wychodzi druga z placówek – Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Tam w dniach 23, 25, 30 stycznia oraz 1 lutego odbywać się będą spotkania z twórczością Marii Konopnickiej.